Dzień dobry wieczór, witajcie w Humigrę. W dzisiejszym odcinku chciałem wam przedstawić grę Sherlock Holmes, detektyw doradczy. Sherlock Holmes, detektyw doradczy to gra fabularna, przeznaczona dla od jednego do wielu graczy. W tej grze czas rozgrywki jest zależny tak naprawdę od graczy i od tego, ile wątków będą chcieli podczas danego śledztwa podjąć, ile wątków będą potrzebowali, żeby rozwiązać według nich przynajmniej zagadkę, która jest clue danego śledztwa. No i teraz chciałbym wam powiedzieć, zobaczmy jak wygląda ta gra, no ale nie bardzo mogę, bo jest to gra fabularna i zdradzanie jakichkolwiek wątków w tej grze, no w pewnym sensie byłoby niesamowitym spoilerem i mogłoby wam tą grę zepsuć. Ale przejdźmy do mechaniki, która tutaj jest też bardzo prosta i tak naprawdę można powiedzieć, że ta gra prawie w ogóle nie ma mechaniki. Ale jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, na które myśmy na przykład nie spojrzeli na początku gry, a one w pewnym sensie determinują to, jak się później podczas gry zachowujecie. Na początku zawsze każdego scenariusza będziecie mieli wstęp fabularny. W tym wstępie fabularnym poznamy głównych aktorów tego śledztwa i później będziemy starali się wykonać ich zlecenie. W tej grze nie jesteśmy Sherlockiem Holmesem, jesteśmy Wigginsem i jego ludźmi, tak można by to było powiedzieć, a właściwie bardziej jego ludźmi, bo Wiggins też tu fabularnie występuje i jest naszym takim jakby szefem, który nam zleca różnego rodzaju zadania. No i to my biegamy po mieście i zbieramy informacje dla Sherlocka Holmesa, a tutaj na podstawie tych informacji możemy domniemać, doszukiwać się podobieństw, doszukiwać się jakichś łączących dwie sprawy wątków i w ten sposób starać się dojść do prawdy w rozwiązywaniu znajdujących się w tej grze zagadek. Zagadek w tej grze mamy łącznie 7, jest 10 zeszytów, z czego 4 zeszyty przynależą do takiej dłuższej zagadki, czyli do zagadki Kuby Rozpruwacza. Staramy się wyśledzić Kubę Rozpruwacza i tutaj mamy troszeczkę inną mapę, znaczy mamy drugą mapę, która pokazuje nam tylko dzielnicę Whitechapel, czyli tam, gdzie się odbywały te makabryczne rzeczy, o których właśnie mówi ta sprawa. Kolejne 6 to są sprawy, które są, nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, oprócz tego, że mają wspólnych bohaterów, czyli zawsze będzie gdzieś tam Sherlock Holmes się przewijał, będzie Wiggins, będzie dr Watson i te postacie będą nam się pojawiały w tych sprawach, ale same sprawy nie łączą się ze sobą. I co tu jest ważne, ponieważ każda sprawa, którą będziemy rozwiązywać, posiada również taki gadżet w postaci gazety. I ta gazeta jest z danego dnia, w którym odbywa się ta sprawa. Każda sprawa ma informację o tym, w jakim dniu się będzie odbywała. No i tu jest bardzo ważną rzeczą to, żeby nie czytać gazet z innych dni. Dlatego też na przykład zaleca się, aby jeżeli zaczniecie rozwiązywać sprawy w tej grze nie od pierwszej do czwartej, czyli nie od Kuby Rozpruwacza, co też jest mocno zalecane, bo tamta sprawa jest dosyć skomplikowana, no to powiedzmy zaczynając od tej piątej sprawy, jeżeli zaczniecie, no to będziecie mieli 5, 6, 7, 8, 9, 10 i wtedy ta historia w tych gazetach będzie bardzo dobrze grała. Bo jeżeli na przykład nagle chwycicie za 7 gazetę, to może się okazać, że przy rozwiązywaniu 5 zagadki ta 7 gazeta da wam jakieś dodatkowe bonusy w postaci informacji, które nagle skojarzycie. Lepiej to fabularnie działa w momencie, kiedy czytamy o czymś, co udało nam się na przykład rozwiązać, albo też nie udało i dzięki temu czytamy o tym w gazecie. To jest później taki fajny efekt fabularny, nagle czytamy o nas, prawda? Bo myśmy tą sprawę rozwiązali, czy też tylko żeśmy nad nią pracowali. Istotną rzeczą w tej grze jest to, żeby, ja tak przynajmniej moje takie wrażenie jest, nie do końca ufać w to, co jest w tej początkowej fabule. Bo zdarzają się te początkowe fabuły, które moim zdaniem troszeczkę wypowiedzi na przykład Sherlocka Holmesa naprowadzą nas niekoniecznie na dobre tropy. No i tutaj, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, no to po prostu, można powiedzieć, marnujemy nasz czas
na badanie tropów, które niekoniecznie są, nie są konieczne do zbadania tej sprawy, żeby tą sprawę rozwiązać. Z drugiej strony powiem wam, że taką esencją tej gry, dla mnie przynajmniej, jest właśnie badanie tych tropów. I ja powiedzmy sobie, pierwszą grę, którą żeśmy zagrali z moją grupą, taką RPG, no to w tej grze tak naprawdę łapaliśmy różnego rodzaju nitki, różnego rodzaju tropy i okazało się, że na koniec gry, znaczy myśmy tak praktycznie, można powiedzieć, tą pierwszą sprawę rozwiązali już gdzieś tam w połowie tych tropów, wpadliśmy na rozwiązanie tej zagadki, ale kolejne tropy, które badaliśmy, na koniec gry dały nam dodatkowe punkty, które w jakimś stopniu nas uratowały przed sromotną porażką. Ponieważ w tej pierwszej, tam jest na koniec coś takiego, na koniec każdej przygody macie takie pytania, które będzie wam zadawał Sherlock Holmes i te pytania, odpowiedź na te pytania z pierwszej serii na każde pytanie da wam 20 punktów. No i teraz, jeżeli dobrze odpowiemy na te pytania, zdobywamy jakąś tam pulę punktów. Następnie mamy informację o tym, że jest druga pula tych pytań i w tej drugiej puli to są takie rzeczy, które niekoniecznie muszą być stricte związane z tym śledztwem. Bardziej są to sprawy, które działy się gdzieś dookoła tego śledztwa i my w tych sprawach, powiedzmy sobie, mogliśmy wziąć udział, mogliśmy je badać poprzez to, że po prostu poszliśmy tak jakby w niewłaściwym kierunku w naszym śledztwie. Te sprawy też dają nam pewną szansę na odbudowanie liczby punktów, które ewentualnie utraciliśmy na tym pierwszym etapie. No bo trzeba pamiętać jeszcze o tym, że tutaj tracimy punkty, 5 punktów za każdy wątek fabularny, który zbadamy więcej niż zrobił to Sherlock Holmes. Jeżeli Sherlock Holmes na przykład dla jakiejś sprawy czy zbadał tylko na przykład 7 wątków, no my zbadaliśmy ich 10, no to automatycznie za każdy więcej wątek otrzymamy minus 5 punktów. No i to będzie powodowało tą naszą pulę punktów. Staramy się zawsze dobić do tych 100 lub przekroczyć tą wartość, no co jest dosyć ciężkie, bo tutaj te czasami mam wrażenie, że rozwiązania, które są podawane jako te, które przyjął Sherlock Holmes, mają taką manierę przeskakiwania pewnych faktów, tak jakby przechodzą ponad nimi, czyli my coś staramy się dogłębnie zbadać, a Sherlock Holmes coś robi, a następnie, no w końcu to jest Sherlock Holmes, jego genialny umysł stwierdza, że trzeba zrobić to i to, żeby dojść do tego i do tego. No i jak czasami jak prześledzicie te rozwiązania, to nie wszystkie z nich na przykład dla mnie są spójne, czyli takie logiczne, czyli że coś wynika z czegoś, że jeżeli bym zbadał jakiś tam wątek fabularny, który jest podany w danym rozwiązaniu, no to no powiedzmy może nie na pewno, ale że miałbym szansę na to, przyszłoby mi w ogóle do głowy, żeby zdecydować się na zbadanie kolejnego wątku fabularnego. Nie zawsze tutaj to tak jest. Moim zdaniem to jest troszeczkę taki zbyt duże skróty myślowe. No może jestem zbyt mało dociekliwym, że tak powiem, badaczem, ale niestety niektóre te rzeczy nie do końca mi pasowały i okazywało się, że na przykład tak jakby po drodze ktoś jeszcze wyrzucił jeden wątek przynajmniej, który by mnie mógł skierować właśnie w tym kierunku, powiedzmy szeroko, on zrobił wątek pierwszy i nagle przeskoczył do drugiego, a moim zdaniem po drodze powinien być przynajmniej jeszcze jeden wątek, który by mnie nakierował właśnie na ten następny. Może to trochę skomplikowanie brzmi, ale chodzi o to właśnie, że pewna ciągłość rozwiązań, które przyjmuje Sherlock Holmes, moim zdaniem nie zawsze jest logicznie spójna i logicznie uzasadniona. Ale to jest tylko moje zdanie. Poza tym w tej grze jest bardzo bardzo dużo fajnej fabuły. Naprawdę się bardzo dobrze w to gra i tutaj kolejnym problemem dla tej gry jest to, że żeby w tą grę wam się dobrze grało, to musicie zagrać w nią prawie jak w grę RPG. Jednak jest jeden zasadniczy minus. Nie bierzecie w niej udziału. Stoicie tak jakby z boku i słuchacie, co mają do powiedzenia postaci, które są fabularnie przedstawione w danej sytuacji. Idziemy gdzieś do jakiegoś miejsca i w tym miejscu nie mamy możliwości zadawania pytań, jakichś takich rzeczy. No wiadomo, że to nie jest interaktywne urządzenie, tylko to mamy paragraf, który mamy do przeczytania.
Nawet nie ma sugestii żadnych pytań, tylko słyszymy rozmowę Wigginsa czy doktora Watsona z tą osobą i na podstawie tej rozmowy musimy wysnuć jakieś wnioski. Czyli nie mamy możliwości zadać pytania, tylko musimy wysnuwać wnioski. Próbowaliśmy jeszcze w tej grze robić coś takiego jak szukać tych wątków, które mogły być gdzieś tam połączone ze sobą, tak żeby na przykład jeżeli w jakiejś lokacji zdarzyło się morderstwo, no to na przykład szukaliśmy na mapie, czy w okolicy nie znajduje się ktoś, kto mógłby nam udzielić informacji. Czyli wchodzimy wtedy na mapę i załóżmy mamy jakąś tam lokację południowo-wschodnią, numer 13 i staramy się wokół tej lokacji sprawdzić inne lokacje, no bo jeżeli to załóżmy tam się odbyła jakaś strzelanina, no to w tej sytuacji ktoś mógł tą strzelaninę widzieć. Dlatego przyjęliśmy taką zasadę, no okazało się, że później to niekoniecznie było dobre, ale tak żeśmy to próbowali rozwiązywać. No i to działa wtedy w ten sposób, że macie na mapie jakiś punkt, on ma swój numer, on ma informację o tym, w której części Londynu się znajduje, a następnie otwieramy książkę z tą sprawą i sprawdzamy, czy taki wątek fabularny się tam znajduje. No i może się zdarzyć, że akurat traficie na wątek fabularny, który będzie dotyczył na przykład tego, czego faktycznie chcecie się dowiedzieć. Ale najczęściej niestety tak to nie działa i nie do końca szukanie tych wątków no nie do końca jest takim dobrym rozwiązaniem. Kolejną rzeczą, która się pojawia, jest książka adresowa. Czyli na przykład jeżeli w jakimś wątku fabularnym przewinie się nazwisko jakiejś osoby, zawsze możemy wziąć książkę i sprawdzić, czy ta osoba znajduje się w książce adresowej. Jeżeli ta osoba jest w książce adresowej, to w książce adresowej będziemy mieli właśnie odnośnik do jej miejsca zamieszkania, który znajduje się na mapie. A z kolei to miejsce zamieszkania, które znajduje się na mapie, może znajdować się również w tym zeszycie sprawy. Czyli wtedy ten po tym takim adresie, to nie jest stricte adres, ale to jest taka lokacja właściwie, którą znajdziemy właśnie w tej książce adresowej, możemy sprawdzić, czy ta osoba w tej sprawie ma cokolwiek do powiedzenia. No i wtedy możemy dzięki temu sprawdzić kolejny wątek fabularny. Ważną rzeczą jest to, żeby, bo tak jak powiedziałem na początku, to jest gra, którą możemy zagrać samodzielnie, albo to jest gra, w której możemy zagrać więcej osób. I tu jest ważną rzeczą to, żeby wszystkie te osoby miały co robić. Bo jeżeli jakaś osoba nie będzie miała specjalnie co robić, to się będzie po prostu nudzić. I będziecie mieli później takie sytuacje, że będziecie starali się, bo to w tej grze fajnie to można zrobić, będziecie starali się stworzyć pewien nastrój związany z tym śledztwem, będziecie mieli kogoś, kto będzie wam czytał tą fabułę, może ją czytać na głosy i tak dalej, ale jeżeli reszta nie będzie pytać, to się to kończy tym, że ktoś się naprodukuje, nagle ktoś spyta, o co tam chodziło? A o co on tam powiedział? No i to jest takie, wiecie, rozbijające później. No i niestety nie buduje tej atmosfery, która moim zdaniem w tej grze można by było ją naprawdę bardzo fajnie zbudować, gdyby wszyscy gracze się w to zaangażowali i po prostu śledzili to, co mówi osoba wyznaczona jako ten lektor, który ma czytać tą historię. W mojej ocenie ta gra zasługuje na... Powiem wam tak, że tu miałem problem, bo na tą chwilę jeszcze nie grałem w wiele gier detektywistycznych. Z kolei ta gra bardziej mi przypomina grę paragrafową, w której mam swobodę wyboru paragrafu, bo normalnie w paragrafówce gdzieś tam mamy odnośniki i teraz przejść tu, teraz iść tam, a tutaj mamy tą swobodę wyboru paragrafów i to mi się dosyć, no to mi się spodobało, bo mogłem sam próbować rozwiązywać tą sprawę, nawet jeżeli zrobiłem to źle albo sprawdziłem zbyt wiele wątków, to i tak daje to ogromną satysfakcję, że udało nam się gdzieś tam nawet klucząc dojść do sedna sprawy i faktycznie rozwiązać tą sprawę tak, jak ona powinna zostać rozwiązana, bo tam na końcu mamy właśnie te pytania, które zapisujemy sobie odpowiedzi na te pytania i wtedy te pytania sprawdzamy z taką specjalną kartą, która jest włożona do koperty i wtedy możemy sprawdzić, co faktycznie się wydarzyło. Nie wiem, kto ukradł, kto zamordował, czy wykonał jeszcze jakieś inne, dokonał jakiegoś innego przestępstwa. Dlatego moim zdaniem ta gra zasługuje na 8 w skali do 10, czyli mamy tutaj silną 8,
moim zdaniem bardzo fajnie napisaną grę fabularną, dającą szansę na to, żebyście stworzyli sobie klimat i dającą szansę na spędzenie wielu wieczorów na takim rozpracowywaniu, rozkminianiu tych spraw, którymi Sherlock Holmes radzi sobie czasami od tak. A my staramy się tutaj tą sprawę rozwiązać i później nagle dochodzi do tego rozwiązania i nagle się okazuje, no tak, no to jest oczywiste, chociaż nie zawsze, bo tak jak powiedziałem, czasami mi się wydaje, że gdzieś tam jest tak, jakby ktoś na siłę usunął jakiś wątek, który Sherlock nie badał, bo Sherlock wie. 8 na 10, Sherlock Holmes, detektyw doradczy, polecam. Jeżeli szukacie gry fabularnej, nawet dla jednej osoby, bardzo, bardzo fajna gra i dobrze się przy niej bawiłem. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. Na razie, cześć.